byliśmy przygotowani, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, niemniej jednak emocje zawsze są. Podstawowa różnica jest taka, że przy tym wodowaniu mamy ten moment, od którego nie mamy żadnej kontroli nad statkiem. To jest te kilka sekund, kiedy zwalniamy stopery, kadłub zaczyna poruszać się po pochylni i wtedy już nie ma możliwości poprawienia jakiegokolwiek błędu. W związku z tym bardzo dużo uwagi trzeba poświęcić przygotowaniu kadłuba, przygotowaniu podbudowy. Na szczęście, tak jak powiedziałem, mamy tych doświadczonych stoczniowców w swoim zespole, więc oni nam pomogli się nauczyć tej nowej umiejętności i dzięki temu wszystko się udało.